No elo, Sopka z tej strony. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w GTA Online. I dzisiaj, tak jak widzicie po tytule, wbiłem setny level i kupiłem parę pojazdów, tak jak i arenę wojny, którą wam pokażę. Niestety nie nagrałem tego, jak to kupowałem, bo mi się nagranie spierdoliło. Więc po prostu wam ją pokażę, nie? I co jeszcze po prostu kupiłem? No i wbiłem już w końcu setny level. Nie pamiętam, jaki był ostatnio, gdy nagrywałem, a ja mam 101 level, w sumie prawie 102, więc jak ja to wrzucę, to 102 już będę miał na pewno, sobie jeszcze zamierzam aktualnie chwilkę pograć. Dobra, to namyślę tą arenę wojny, która znajduje się tutaj, bo właśnie była na nią promocja, nie wiem kiedy wy to widzicie, dwa dni temu, chyba drugiego jeszcze była promocja, 2 lutego jeszcze była promocja. A ten nagrałem 5 chyba. Więc jeszcze 2 była promocja, więc no. I dałem za nią 3 miliony jakoś, coś takiego. I ogólnie jest jeszcze promocja na... Była sobie jeszcze promocja na zestaw... zaraz wam w sumie go pokażę, tylko dojadę do tej bazy. Na te pojazdy wojskowe, czyli ten Warstock, czy jakiś tam, nie pamiętam, co się tam mówi. Tam są takie insurgenty, takie czołgi i tak dalej. Tam było parę pojazdów na przecenie, więc kupiłem sobie insurgenta pick-upa, jak i kupiłem sobie właśnie warsztat przy arenie na fullu z 2 garażami, B1, B2 i oczywiście poziom warsztatu główny wszystkich mechaników. No po prostu wszystko na fulla i dałem za to jakieś 3 miliony, coś takiego. Coś takiego. No i dobra. No i skin shopa. Taki sobie zrobiłem. Dobra. No i to jest ten Insurgent. No właśnie, tutaj macie jego temacie. Maksymalną prędkość, przyspieszenie, hamowanie i trakcję. To jest, nie wiem, zaraz wam powiem, ile z niego dałem dokładnie, bo w sumie to chyba jeszcze jest. I to jest właśnie tutaj. Czekajcie, gdzie to było? Według ceny. O właśnie, to są to. O, to jest ten Insurgent Pickup. Jest przecena. Jeszcze chyba jest przecena, jak to oglądacie. Dałem za niego 810 tysięcy. Jeszcze go stuningowałem na maksa, więc jakieś 1,5 miliona z niego dałem. Ale jak chcecie sobie takiego Insurgenta z działkiem kupić, pickupa, to możecie teraz, bo jest na to okazja, bo jest taniej. No i Insurgenta za 675 bez promocji kupiłem. Jeszcze myślałem w sumie nad... gdzie to jest, kurwa? O, nad tym, ale to takie... Jeszcze nad czymś, tylko nie pamiętam, to takim głównym latającym. Tylko gdzie to, kurwa, znajdę? Czej. O, nad tym właśnie, z Scramjetem myślałem. Ale... Finalnie go nie kupiłem. Jak kupię, to w następnym odcinku się dowiecie. Jeszcze jest Ruiner. No i z tych lepszych aut to tyle. No i tutaj jeszcze jest ten taki z rampą, boogie ramp. No, więc tak kupiłem. No i to jest ta cała arena. Jest na najdroższa. Postawiłem sobie tutaj insurgenty, tylko że jeden insurgent jest na parkingu policyjnym. Zapomniałem go wyciągnąć. Kurwa, idę wam go pokazać. Wyciągnę go szybko. Szybko go wyciągnę i wam pokażę, jak on wygląda. Czekajcie. Zadzwonimy sobie do tych właśnie Mors Mutual Insurance, po tego zwykłego insurgenta. O, on został zniszczony. Dobra, mam insurgenta. I teraz jeszcze do mechanika po to. A, jeszcze sobie kupiłem garaż, zaraz wam też go pokażę w sumie. Bo tych sami gdzie trochę się tego pojawiło. Jest on, ten garaż, dokładnie na lokal 2 na Popular Street. Dobra, co ja chciałem? Pokażę wam tego, tylko warsztat przy arenie i to jest insurgent, zwykły insurgent, bo pickup stoi w środku. Dobra. Gdzie jest? Dobra, jest, kurwa, jest tutaj ten insurgent. I pomalowałem go na niebiesko,
takie ciemno-niebieskie ten z dodatkami jasno-niebieskimi, też jest zrobione na fulla. Też jest zrobiony na fulla. A że mam w sumie te właśnie setny level, to mogę już tuningować przyściutko. I tak dalej, dobra. I jak już wcześniej gadałem, postawiłem sobie tutaj właśnie takie pojazdy, powiedzmy bojowe, które strzelają cokolwiek, nie wiem, jakieś pancerne są. Więc mamy tutaj Paragona, którego już na pewno widzieliście. No i mamy tutaj dwa Insurgenty. Jeszcze myślałem, żeby tu Kurumę wstawić, ale nie. Dobra, czekajcie, tam to z buta w sumie pokażę, jak to wygląda. Jak to wszystko tutaj się prezentuje. No to taka kolorystyka jest żółta, powiedzmy, żółto-czarna. Tutaj w warsztacie. Tu jest pan mechanik. Zagrałem jedną gierkę na arenie właśnie 2-2 i w sumie wygrałem. Więc kozacko. Wygrałem. Dało mi ten podstawowy pojazd, oni mieli jakiś kurwa, nie wiem, gówno jakieś wybuchające z kolczatkami, chuj wie co. Ale i tak wygraliśmy. I to za zero praktycznie. Zabiliśmy ich, bo oni nas nie zdołali zabić. Więc dobra, no tak się prezentuje arena, no pewnie każdy widział. To po prostu w skrócie wam chcę pokazać, co i jak wygląda. Zgarniamy sobie Zentorno. Zgarniemy sobie Zentorno i pokażę wam jeszcze ten garaż na Popular Street. Trzymam tam głównie pojazdy terenowe. Czekajcie, gdzie to było? To jest ten garaż. Trzymam tam pojazdy terenowe. Więc wam je pokażę, jakie do tej pory uzbierałem. W większości to są pojazdy, które się respią na dokach i możecie, gdy kupicie mu ubezpieczenie, będziecie sobie zapisać po prostu w tym, jako wasz ten pojazd prywatny, powiedzmy. Tak się nazywa? Nie pamiętam tych nazw, kurwa. Ale wiecie, co mi chodzi. Że możecie go mieć po prostu w garażu i że możecie sobie po niego drynić i tak dalej, no. Dobra. Czy ja jeszcze coś, kurwa, kupiłem? Nie pamiętam w sumie. No jeszcze ten strój, co mam teraz sobie zrobiłem. Napady robiłem, zarabiałem głównie na napadach ostatnimi czasami. Dobra, wejdę sobie tutaj po prostu, nie będę tym wjeżdżał. Poza Torno. W sumie nie wiem, czy wszystko widzieliście. Ty dużo rzeczy ja kupiłem od ostatniego odcinka, kurwa mać. No dobra, to widzieliście na pewno. No i mamy tutaj, nie wiem jak się nazywa, The Classic Ranger. To jest ten taki jakby FBI, tylko po prostu bez tych kogutów i tak dalej. To mamy kampera, tak wygląda. To jest BF Surfer dokładnie. I tutaj mamy takie rumpo z tym oznaczeniami Vessel News. To widzieliście chyba w ostatnim odcinku, ale chyba nie było w takich barwach, więc przemalowałem sobie właśnie na takie barwy. Takie moro, powiedzmy. Ciapate, to nie jest test. To jest Patriot, też go tak malnąłem, takie ciapy. No i Ranchera musiałem sobie wziąć. To wygląda jak ten AMG Mercedes, więc sobie też wziąłem. No i tutaj Mesa Canis. Dobra, no i tyle z tych pojazdów tutaj. Ale kurwa mi się wydaje, że jeszcze coś kupiłem od tego czasu. Na pewno coś kupiłem. W chuj rzeczy kupiłem, pamiętam. I ogólnie mam teraz, jak widzicie, 3 miliony 500 prawie. I jeszcze te miliony od Rockstara jakieś teraz właśnie rozdają, więc też je powinienem mieć. Więc zbieram teraz na bazę na bazę po prostu. Bo już zbieram na nią, zbieram. I zawsze mi coś wypadnie na promocji, sobie po prostu to kupię. I tak to już jest, no. A miałem nagrać w sumie odcinek, jak to po kolei kupuję, ale kurwa jaki to sens jest. A tak to nagram wam jeden dłuższy i sobie zobaczycie po prostu ile uzbierałem do setnego levela i tyle, nie? No, a jak ktoś nie wie, bo wszystkiego nie będę pokazywał bez sensu, pokazywałem w ostatnim odcinku, przedostatnim czy tam ostatnim odcinku, który mają sobie sprawdzić o nazwie, ile uzbrałem przez 60 godzin. No to teraz sobie ogoni tamten film, przyjdź dokąd ten film, no i sobie zobaczysz, ile uzbierałem od tamtego czasu. Bo te bunkry i takie duperele, jak mam kluby, wytwórnie, to odcinki z tego było, jak to wszystko pokazywałem, bo chcę, żebyście byli w miarę na bieżąco z tym. Nie bałem, też planuję jakieś
live z GTA Online zrobić, bo nagrywać mi się nie chce, nie będę ukrywał. Chociaż, no zobaczymy, zobaczymy, podminimy. Macie wpis w sumie na Discorda, który znajduje się w opisie, nie pamiętam, który znikam, żeby tego podgadał. A dobra, wjadę sobie tu w sumie Centorno. Do tego garażyku tutaj głównego, gdzie trzymam właśnie te super samochody, bo poukładałem sobie to wszystko, mniej więcej. W salonie gier, w sumie to mam jakieś nic ciekawego, jakieś super elewepałem. Jakieś złomy bardziej. No i dobra. Jestera przemalowałem, bo na pewno takiego nie widzieliście. Na czarno to. Jester chyba na maksa jester zrobiony. No. Jester jest na maksa. Kurumka jest na maksa. Taka czarna. No i Sultana mam. Sultana RS. Jego można znaleźć, więc jak ktoś chce go, to po prostu... Jego w wielu miejscach idzie znaleźć. Jak takiego Sultana sobie zobaczycie, to możecie go zapisać jako pojazd własny. Dobra. No i LG jest aktualnie za darmo, więc jak ktoś nie wie o tym, to wchodzicie sobie, już wam pokazuję, tutaj i na Legendary Motorsport i dajcie sobie od najnowszej ceny, no i macie to za zero, ale chyba każdy o tym wie, więc... Okej, okay, no i mam Dominatora. Jest to muscle car, tak się chyba gada. Coś na wzór chyba Mustanga, tak mi się wydaje. No i Sabre sobie zrobiłem taką. Znalazłem też również na dokach te dwa pojazdy. Jak i Sultan na dokach znalazłem, jak ktoś sobie chce takie pojazdy, to nie musi wydawać hajsu. Wystarczy, że pójdzie na doki. W sumie tego Ocelota też znalazłem, tylko że nie akurat w jakimś randomowym miejscu. Jeśli porównywanie do Zentorno, bo parę jak jest w sumie najszybszy z tych wszystkich aut, które aktualnie posiadam. No i właśnie to też znalazłem, tak trochę przód ma dziwny, ale nie z najgorszy, to się fajnie to dość prowadzi. Chuj, jeszcze mam ten salon gier, mogę pokazać. Jeszcze mam ten salon gier, w sumie mogę pokazać. Póki się tu nic ciekawego na sesji nie dzieje. Dobra, salon gier wam pokażę i chyba, chociaż pewnie o czym zapomniałem na bank. Pewnie o czym zapomniałem na bank. Kurwa, o czym ten? O czymś musiałem zapomnieć, bo jeszcze coś kupiłem, tylko nie pamiętam co. No ale dobra, zobaczysz najwyżej w następnym po prostu odcinku z GTA Online. Dobra. Jest ogólnie czwarta chyba godzina, czy tam trzecia jak nagrałem, więc sam nie wiem co gadam. Dobra. No i macie w sumie lajka zostawić sobie, bo nie gadam o tym od paru odcinków, a tu są auta do przygotowania, które sobie też machta. A w sumie jakbyście chcieli, napiszcie w komentarzu, to wam nagram odcinek z przygotowania na złoto. Znaczy po prostu napadu na złoto, na bank w Diamond Casino i będziemy kroić złoto na cichym, czyli będziemy się skradać. Już je zrobiłem praktycznie całe, jeszcze tylko te dostawy Dugana, a to się tam machnie przy czasie. No i do zgarnięcia jest prawie 3 miliony, z czego 2 miliony 100, 132 tysiące poleci do ludzi, którzy będą napadać na ten bank, czyli ja i ktoś tam jeszcze prawdopodobnie. Dobra, no i mamy taki jak złom jakieś Albanii Emperora, D-klasę Tornado i dwa pojazdy, to wszystko akurat tutaj z ulicy znalezione i dwa Sentinele, które znalazłem w takim stanie jakim są. Jedyne co zrobiłem, to dałem im ubezpieczenie, więc takie pojazdy raz się przed salonem gier, tak gdzieś w wieczornych porach, więc sobie możecie je poszukać. Bo wyglądają nawet i można je sprzedać za 20 tysięcy. No i tutaj mamy D-klasę Vigero. Jak dobrze to Z jest, kurwa. Chcę zobaczyć jak się to nazywa, bo ja nie znam tych nazw w GTA 5 akurat. No, więc to chyba wszystko z tego. Tak mi się przynajmniej wydaje, czekajcie, w interiorze nie sprawdzę. Ale chyba wszystko. I napiszcie, czy byście chcieli zobaczyć ten napad, bym go jakoś ładnie posklejał, żeby, nie był, żeby taki był bez faili i tak dalej. Wy byście chcieli, to napiszcie w komentarzu napad. No i zostawcie suba, lajka i komentarz. Byłem z wami Sopkan, trzymajcie się wszyscy. Do następnego. Yo!